Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na rozmowę o proukraińskiej polityce PiS-u i innych sprawach przedwyborczych. Kłaniam się Państwu, Marek Matecki po tej stronie ekranu. Gościem mediów narodowych jest pan Paweł Usiądek, Ruch Narodowy Konfederacja, prywatnie bardzo pozytywna postać. Dzień dobry, dobry wieczór panie Pawle. Dzień dobry Państwu. Osnową naszej rozmowy będą dzisiaj sprawy ukraińskie i pan Gowin, który mocno dorzucił do pieca, ale zacznijmy od tego panie Pawle, z którego okręgu i miejsca pan startuje? Startuję z okręgu numer 16, który obejmuje przede wszystkim miasto Płock, ale też mniejsze miejscowości, na przykład Ciechanów, Żyrardów, Mławę, Płońsk, Sierp, Sochaczew. A prywatnie jest pan z Ciechanowa, tak? Czyli tak, pochodzę z Ciechanowa, tam się urodziłem, tam się wychowałem, tam mieszka do tej pory cała moja rodzina. Tak naprawdę funkcjonuję trochę na dwa domy. To jest mój rodzinny i naturalny okręg wyborczy. Panie Pawle, jakie zobowiązania wobec wyborców ze swojego okręgu pan zaciągnie w przypadku elekcji? Panie redaktorze, mój okręg wyborczy jest przede wszystkim okręgiem rolniczym i interes tych wyborców będę przede wszystkim reprezentował w przyszłym Sejmie. Konfederacja, zarówno Konfederacja, jak i Ruch Narodowy ma w swoim programie zdrowe życie, czyli pakiet pewnych rozwiązań systemowych, politycznych, które dotyczą między innymi rolnictwa. W Polsce mamy do czynienia z bardzo dużym problemem w rolnictwie, przede wszystkim wynikającym z bardzo niekorzystnej umowy handlowej podpisanej z Ukrainą przez Unię Europejską, której rocznica podpisania wypadła 1 września. To skupmy się na razie, dobrze, czyli pytanie jest o pana zobowiązania, to może, panie Pawle, tak, bo pytanie otworzyło nam co najmniej dwa wątki, to znaczy ta cała umowa z Ukrainą, a także program Zdrowe Życie. Więc ja proponuję, żebyśmy najpierw powiedzieli o tych zobowiązaniach i zaraz o tych wszystkich umowach i zdrowych życiach będzie później, dobrze? Mhm. Żebyśmy utrzymali taką strukturę. Czyli pana zobowiązania. Mhm. Ukraina będzie za chwilę. Tak, panie redaktorze, nie traktuję wyborów do Parlamentu Polskiego jako kolejnych wyborów samorządowych, gdzie trzeba kupić swoich wyborców i trzeba im obiecać gruszki na wierzbie, trzeba im obiecać rzeczy, które i tak z pozycji posła nie można rozwiązać. Także na pewno swoim wyborcom nie będę obiecywał łatania dziur w lokalnych drogach, czy innych tego typu tematów. Ja mogę ze swojej strony obiecać wyborcom mieszkającym w okręgu numer 16, że będę reprezentował tą wolnościowo-suwerenną część polskiej klasy politycznej, która do tej pory nie jest reprezentowana w przestrzeni publicznej, nie jest reprezentowana w Sejmie i tym chciałbym się zająć. Dobrze. Wobec tego w takim razie sprawy ukraińskie. Potem, czym jest ten pakiet Zdrowe Życie? Mhm. Ten pakiet, ten punkt programowy Konfederacji. Mhm. Zdrowe Życie, pod tym hasłem, kryje się kilka zagadnień. Po pierwsze, to jest przede wszystkim walka na przykład z aborcją. To jest również się kryje pod hasłem Zdrowe Życie. Konfederacja jest za... popiera walkę z aborcją i popiera oczywiście te rozwiązania wszystkie pro-life. Po drugie, zdrowe życie oznacza zdrową żywność. Z tym jest w Polsce bardzo duży problem. Jest duży problem z przemysłową produkcją żywności. A na czym polega ta przemysłowa produkcja żywności? Co jest z niej szkodliwego? Tym się zajmuje, prawda, pan Tołwiński głównie, tak? Między innymi, tak. Mhm. W moim okręgu to jest pan Paweł Rzeczkowski, który kandyduje z miejsca numer 6. Tu jest problem taki, że Polska, idąc przykładem krajów zachodnich, postanowiła rolnictwo przestawić na te tory przemysłowe.
To wiąże się z tym, że jest teraz nacisk na wysoko przetworzoną żywność, która jest produkowana w dużych zakładach bardzo niskim kosztem. Ten niski koszt jest osiągany między innymi niestety kosztem zdrowia konsumentów. Ta polityka państwa jest antykonsumencka, ponieważ to my wszyscy płacimy za to, że możemy kupować bardzo tanie, ale jednocześnie bardzo niezdrowe płody rolne. My jako Konfederacja chcielibyśmy przede wszystkim postawić na jednocześnie walkę z globalnymi koncernami spożywczymi i rolniczymi, które wykorzystują polskich rolników, a z drugiej strony chcielibyśmy umożliwić polskim rolnikom sprzedaż swoich płodów rolnych bez albo przynajmniej z jak najmniejszym udziałem pośredników. To pośrednicy powodują, że polscy rolnicy bardzo mało zarabiają na swojej produkcji. To wadliwe rozwiązania prawne powodują, że pośrednictwo jest niezbędne tak naprawdę, ponieważ liczne przepisy, które muszą spełnić rolnicy, powodują, że rolnik, przeciętny rolnik nie jest w stanie po prostu nawet się zapoznać z wiecznie zmieniającym się prawem, nie mówiąc już o tym, że nie jest w stanie spełnić wszystkich żądań sanepidu czy innych urzędów. To powinno się zmienić. Polscy rolnicy nie produkują trucizny. Polscy rolnicy produkują bardzo dobrej jakości zdrową żywność, a my jako Konfederacja musimy im ułatwić dotarcie do konsumenta. I w jaki sposób to ułatwicie? Upraszczając te wszystkie przepisy, tak? Tak. Przede wszystkim likwidując bardzo dużo bzdurnych przepisów związanych na przykład z kwestiami sanitarnymi, czy kwestiami weterynaryjnymi, które tak naprawdę bardzo szkodzą tej produkcji. Rolnicy są uwiązani na pośrednikach, którzy dopiero przetwarzają i dalej sprzedają ich żywność. Jeżeli chodzi o szczegółowe rozwiązania, te rozwiązania będą ujawnione podczas naszej konwencji programowej. Która odbędzie się? 21 września w Warszawie, jeżeli chodzi o miejsce i dokładną godzinę, to jeszcze będzie to ogłoszone i podane. Ale na tej konwencji przedstawimy szczegółowe rozwiązania dotyczące tej kwestii. Ale mogę powiedzieć, że absolutnie rolnicy mogą liczyć na Konfederację w tym zakresie, że będziemy chcieli ułatwić przedsiębiorczość rolną, chcemy skrócić ten łańcuch prowadzący od rolnika do konsumenta i jednocześnie zapewnić konsumentom zdrową żywność. A rolnicy, czy szerzej mieszkańcy wsi są w ogóle przedmiotem walki wyborczej pomiędzy PiS-em, PSL-em i Konfederacją, tak? Jak do nich dotrzeć? Mhm. To jest bardzo trudne, panie redaktorze. Przede wszystkim przez blokadę medialną, z którą się borykamy. Nasze idee czy nasz program nie jest znany na wsi. Między innymi dlatego współpracujemy ze środowiskiem rolników, którzy są bardzo dobrze osadzeni na wsi, którzy mogą swoimi ścieżkami ten program dalej podawać, zapoznawać z nim rolników. Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Polskie Stronnictwo Ludowe rolników przede wszystkim kupuje. To nie są partie, które miałyby na swoich sztandarach dobro kogokolwiek. To są partie, które na sztandarach mają tylko i wyłącznie wynik wyborczy. I oni po prostu rolników kupują. Jednocześnie, to jest oczywiście rozwiązanie na krótką metę, ponieważ jednocześnie zarówno zarządów Prawa i Sprawiedliwości, jak i zarządów PSL, polski rynek był bardzo szeroko otwarty na globalne koncerny spożywcze i rolnicze, które niszczą polskie rolnictwo. Jednocześnie zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Polskie Stronnictwo Ludowe dążyło do tego, aby polskie rolnictwo było właśnie wysokotowarowe, nie produkowało żywność wysoko przetworzoną i tak dalej, i tak dalej. To jest to wszystko, co w dłuższej perspektywie szkodzi przede wszystkim konsumentom, samym rolnikom również, ale konsumentom, którzy być może w przyszłości będą skazani, tak jak na Zachodzie, na być może tanią, ale bardzo niezdrową żywność, a zdrowa, ekologiczna żywność będzie dostarczana tylko do ekskluzywnych supermarketów i będzie dostępna tylko dla bogatych ludzi. Z tym walczymy i tylko Konfederacja ma to na swoich sztandarach i w swoim programie. A proszę mi powiedzieć, czy chcielibyście otworzyć ponownie wschodni rynek, na przykład dla polskich jabłek? Tak, uważam, że
wschodni rynek jest bardzo perspektywiczny i to, co się stało w ostatnich latach, z polskiej strony jest bardzo nieprzemyślane, ponieważ ta polityka jednowektorowa Prawa i Sprawiedliwości, a wcześniej Platformy Obywatelskiej i PSL-u, spowodowała, że jesteśmy tak naprawdę uwieszeni u łańcucha jednej strony konfliktu geopolitycznego na świecie. Na przykład pokazał Viktor Orban na Węgrzech, że można to robić inaczej, że polityka wielowektorową jest możliwa, a jednym z elementów polityki wielowektorowej mogłoby być na przykład handel ze Wschodem, czy to z Białorusią, czy nawet z Rosją, polskimi płodami rolnymi. Polskie płody rolne nie zwiększą swojej atrakcyjności na Zachodzie tak łatwo, jakby mogły to robić na Wschodzie i o to musimy walczyć. Dobrze, jesteśmy zatem przy wschodzie, przy rolnictwie. Proszę nam opowiedzieć o umowie o wolnym handlu z Ukrainą. Panie redaktorze, po wojnie, po wybuchu, powiedzmy, tej wojny domowej na Ukrainie, Unia Europejska sfinalizowała porozumienie z Ukrainą, dokładnie 1 września 2017 roku. Porozumienie, które było przez wiele lat dogadywane i przez wiele lat nie zgadzała się na to porozumienie Rosja. Po jego podpisaniu okazało się, że otworzyliśmy tak naprawdę swój rynek na bardzo tanie, bardzo złej jakości produkty z Ukrainy. Teraz Unia Europejska praktycznie prowadzi politykę bezcłową z tym państwem. Wszystkie produkty, które przyjeżdżają do nas z Ukrainy, przyjeżdżają na takich samych zasadach, jakby przyjeżdżały do nas z każdego innego kraju Unii Europejskiej. Jednocześnie na Ukrainie firmy nie muszą spełniać licznych wymogów, czy to prawnych, czy to sanitarnych, czy innego rodzaju, które muszą spełniać kraje Unii Europejskiej. Powoduje to, panie redaktorze, to, że te produkty są po pierwsze bardzo tanie i wypierają produkty polskie z polskiego rynku. Po drugie, te produkty są bardzo złej jakości. Nie wiem, czy wszyscy ludzie wiedzą, że w tej chwili na Ukrainie, jak ona długa i szeroka, ziemia jest wykupowana przez duże przemysłowe farmy izraelskie i niemieckie. Przede wszystkim. Ciekawa informacja. Tak. Na tych farmach są używane bardzo szkodliwe środki chemiczne, które powodują, że jednocześnie wydajność tych ziem, która i tak jest już bardzo wysoka, ponieważ czarnoziemy ukraińskie to są ziemie, które są w stanie wyżywić całą Europę. Ale jeżeli potraktujemy jeszcze bardzo szkodliwą chemią te ziemie, to okaże się, że oni są w stanie naprawdę bardzo tanim kosztem produkować bardzo duże ilości bardzo złej jakości żywności. I dlatego to jest bardzo duże zagrożenie dla Polski. Ale nie tylko dla rolnictwa, bo również z ceł zwolnione są wszystkie firmy produkujące, czy to przemysłowe produkty, czy jakiekolwiek inne. I te produkty również są zwolnione z jakichkolwiek ceł i jednocześnie są zwolnione z tych wszystkich kagańców prawnych i innego typu, które obowiązują w bardzo socjalistycznej Unii Europejskiej. Dlatego w dłuższej perspektywie to jest dla nas duże zagrożenie i skończy się to tym, że zarówno polscy rolnicy, jak i polscy przedsiębiorcy będą bardzo płakać za kilka lat. Czyli negatywne konsekwencje to niezdrowa żywność, która idzie z tych farm wykupywanych, jak pan powiedział, przez niemieckie i żydowskie koncerny, tak? I drugi aspekt to to, że te produkty wyprą produkty tworzone, generowane przez polskich przedsiębiorców, rolników, etc., tak? Dokładnie tak, panie redaktorze. To jest bardzo duże zagrożenie i o tym mówi tylko Konfederacja. Myślę, że ten temat w ogóle nie istnieje w przestrzeni publicznej, ani politycznej, ani medialnej i to jest jeden z tematów, który chcielibyśmy poruszyć również w tej kampanii wyborczej. Tak, to jest niezwykle ciekawe. No i teraz pytanie, może tak, dlaczego ten temat nie istnieje? Dlaczego na przykład PiS się zaangażował w tę politykę? Panie redaktorze,
PiS prowadzi politykę jednowektorową i PiS-owi przede wszystkim zależy na dobrych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. A to co Stany Zjednoczone do Ukrainy w takim razie? Tak, Stany Zjednoczone, przede wszystkim Ukraina w tej chwili jest, jak mówi Grzegorz Braun, kondominium izraelsko-amerykańskim. W tej chwili Ukrainą rządzą żydowscy oligarchowie, którzy wybierają sobie sami polityków, którzy później są przekazywani ludowi, prawda, do wyborów i którzy są wybierani niestety na wysokie stanowiska. I w interesie Stanów Zjednoczonych jest to, aby tak zostało. Polska zamiast dbać o polski interes, bardziej dba o interes amerykański i izraelski w tym regionie świata. Dlatego, pomimo tego, że ta polityka jest bardzo szkodliwa dla polskiego rolnictwa, dla polskiego przemysłu, dla polskiej przedsiębiorczości, pomimo tego, ze względu na to, że chce utrzymać za wszelką cenę dobre albo jakiekolwiek relacje z tymi państwami, zgodzi się na to. No, ale to jest doskonały argument wyborczy, więc czemu na przykład nie podejmie tego PSL choćby, który ma na sztandarach przecież polskich chłopów? Tak, ale PSL, tak jak Lewica, tak jak Platforma Obywatelska, służy innemu panu, czyli Berlinowi i Unii Europejskiej. I też z tego względu nie może podejmować tego tematu, ponieważ również ta kwestia ukraińska jest bardzo wygodna dla Niemiec. Niemcy również potrzebują przede wszystkim taniej siły roboczej i lokowania tam swoich firm. W tej chwili już na Ukrainę przenosi się bardzo dużo niemieckich firm. Ja myślę, że w perspektywie, panie redaktorze, to firmy, które są w tej chwili w Polsce, duże niemieckie firmy przemysłowe, będą się przenosić na Ukrainę. I tam będą montownie wszystkie ulokowane. To w perspektywie jest w interesie Niemiec. A ze względu na to, że zarówno PSL, jak i Platforma Obywatelska, jak i Lewica to są właśnie partie, które służą temu panu, one również nie podejmują tego tematu. To jest temat niezwykle ciekawy. A jak na to reagują Polacy? Czy oni w ogóle o tym wiedzą? Czy my jako Polacy w swojej większości mamy świadomość tego, co się dzieje? Myślę, panie redaktorze, że nie mamy w ogóle żadnej świadomości tego wszystkiego. Świadomość mają tak naprawdę pojedyncze jednostki. W tej chwili uważam, że ta świadomość dociera do rolników przede wszystkim. Rolnicy już się zorientowali, że ceny płodów rolnych w Polsce bardzo spadają, ponieważ zalewane są rynki nasze płodami rolnymi z Ukrainy i być może już do nich ta świadomość dociera, ale przez blokadę medialną, przez to, że nie można tych kwestii podejmować w przestrzeni publicznej. Takich osób świadomych jest bardzo mało. Mam nadzieję, że również podczas tej kampanii wyborczej dotrzemy z tym komunikatem do ludzi. A czy to można zmienić? Czy można anulować tę umowę, wypisać się z niej? Panie redaktorze, to będzie bardzo trudne. Przede wszystkim ze względu na to, że jesteśmy w Unii Europejskiej i ze względu na to, że pan Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński, który spowodował, że Polska straciła prawo weta, że Polska musi się podporządkować głosowaniom na przykład w Unii Europejskiej i że tego typu umowy mogą przechodzić również bez polskiej zgody. Staliśmy się państwem niesuwerennym i będzie to bardzo trudne, ale przede wszystkim trzeba uświadamiać o tym ludzi i trzeba próbować przynajmniej coś z tym zrobić. Być może trzeba będzie naciskać na zmianę warunków tej umowy. Na pewno to będzie bardzo trudne, ale na pewno jednocześnie nie można tego tak zostawić. No dobrze, ale to nie ma formalnej możliwości, żeby Polska jako kraj członkowski się wypisała z tej umowy, powiedziała nie, dziękujemy, wy sobie to róbcie, ale my nie? Polska jako pojedynczy kraj Unii Europejskiej raczej nie. No to bardzo ciekawe. No dobrze, no ale to, czyli Konfederacja jest przeciw, no ale co może zrobić poza uświadamianiem opinii społecznej? Panie redaktorze, to jest skomplikowany i niestety długofalowy proces. Przede wszystkim trzeba ludziom uświadomić, że Unia Europejska to nie jest dobry wujek, który nam dużo daje, tylko Unia Europejska to jest tak skonstruowany byt społeczny, tak skonstruowana organizacja, aby realizować przede wszystkim interesy niemieckie, francuskie, kosztem właśnie innych państw. Jeżeli chcemy w przyszłości coś zmienić, musimy uświadomić Polaków, że nasz pozytywny stosunek do Unii Europejskiej wynika tylko z tego, że jesteśmy ogłupiani tak naprawdę w mediach
co do roli, jaką spełnia Unia Europejska. Ja mogę, panie redaktorze, powiedzieć, że kwestia wolnego handlu z Ukrainą to nie jest jedna kwestia, która w ostatnim czasie jest bardzo dla Polski i dla polskiego rolnictwa niebezpieczna. To drugą, proszę rozwinąć, tak? Drugą kwestią jest porozumienie handlowe tak zwane z krajami Mercosur, czyli z krajami Ameryki Południowej, z tymi największymi krajami, Brazylią, Argentyną, które przede wszystkim otwiera Unię Europejską, Unię Europejską na bardzo tanią i bardzo złej jakości żywność produkowaną sposobem przemysłowym w Ameryce Południowej. A profitem z tego wszystkiego jest to, że Ameryka Południowa otworzy się na niemiecki przemysł. Także Niemcy kosztem przede wszystkim Polski, bo to Polska jest krajem tym najbardziej rolniczym i tym, który ma do zaoferowania najbardziej, najtańszą i najzdrowszą żywność w Unii Europejskiej, kosztem właśnie Polski, polskiego rolnictwa, otworzyła sobie rynek w Ameryce Południowej. Także to nie tylko Ukraina, to jest też Ameryka Południowa i to wszystko wynika z tego, że Polska nie ma nic w Unii Europejskiej do powiedzenia, a to również wynika z tego, że Lech Kaczyński podpisał zdradziecki traktat lizboński, który tak naprawdę zlikwidował polską suwerenność i w tej chwili nie możemy, w tym momencie nie możemy z tym nic zrobić, ale uważam, że w dłuższej perspektywie, panie redaktorze, zbliża się wielki kryzys, być może on bardzo mocno dotknie również Unię Europejską i być może to będzie szansa, aby zmienić trochę zasady gry w Unii Europejskiej, także... A czemu zbliża się kryzys, panie Pawle? Jaki kryzys? Jakie są symptomy? Kto o tym mówi? Panie redaktorze, zbliża się bardzo duży kryzys zadłużeniowy. Po 2009 roku, po tym ostatnim kryzysie, tak naprawdę nic nie zostało poprawione. Zostało tylko naprawione kosmetycznie jakieś kwestie, przede wszystkim dotyczące tylko dużych koncernów globalnych. W ogóle w żaden sposób nie została podjęta kwestia zadłużania się państw. W tym momencie, panie redaktorze, mamy bardzo duży dług w całej Unii Europejskiej, zarówno państw narodowych, jak i dług korporacyjny, ponieważ Europejski Bank Centralny w swojej totalnej głupocie kupuje masowo długi firm po bardzo niskiej cenie. To powoduje, że te firmy zadłużają się na potęgę i nie baczą na to, że tego długu nie mogą sprzedać na wolnym rynku, ponieważ Europejski Bank Centralny drukuje euro do szaleństwa i nie mogąc z tym nic zrobić, lokuje to euro w obligacjach na przykład korporacyjnych. To spowoduje, panie redaktorze, w krótkim dosyć czasie załamanie się rynku długu, zarówno tego korporacyjnego, jak i państw narodowych. Takie państwa jak na przykład Włochy czy Hiszpania, myślę już w bliskiej perspektywie, staną się niewypłacalne, a przykład Włoch to absolutnie nie jest Cypr, czy to nie jest Grecja. To były państwa, które jeszcze można było jakoś tam kosmetycznie pudrować i być może ta kwestia nie była tak odczuwalna w innych państwach, ale Włochy, jeżeli Włochy staną się drugą Grecją, to być może padnie cały system taki, jaki znamy w tej chwili i to być może, oczywiście na początku będzie bolało, ale być może otworzy nowe perspektywy. Czyli myśli pan, że skala tego kryzysu będzie podobna do tego w 2008 roku? Myślę, panie redaktorze, że to będzie o wiele większa skala. Ja myślę, że to, co mieliśmy w 2008 roku, to było tylko preludium, bo niech pan sobie wyobrazi, że wtedy, kiedy upadł bank Lehman Brothers, spowodowało to trzęsienie ziemi na rynkach światowych. A co będzie, jeżeli upadną Włochy, prawda? A najlepsze jest to, że rząd Stanów Zjednoczonych wpompował 800 miliardów dolarów w to wszystko, tak, prawda? Tak, tak. Więc pewne firmy, co by nie robiły, upaść nie mogą. Oczywiście Lehman Brothers upadło, ale inne mają się dobrze, prawda? Tak, panie redaktorze, tylko że różnica polega na tym między Europą a Stanami Zjednoczonymi, że Stany Zjednoczone mają dolara, który jest oparty na petrodolara, który jest oparty na ropie naftowej i zmusza przemocą wszystkie państwa świata do tego, aby się rozliczały za ropę naftową w dolarze. I dlatego on może go sobie drukować, ile chce. Europejski Bank Centralny nie opiera swojej waluty na niczym. I to szalone drukowanie, które miało miejsce w ostatnich latach i lokowanie tych pustych pieniędzy w długu, zarówno państwowym, jak i korporacyjnym, spowoduje, że on za chwilę wybuchnie w Unii Europejskiej z mocą pewnie 10-krotnie większą niż w ostatnim kryzysie.
odeszliśmy od Ukrainy, zaraz już do niej wracamy, ale pan powiedział, że Stany Zjednoczone przemocą zmuszają inne kraje, by korzystały z dolara jako środka płatniczego, prawda, w transakcjach, w różnorakich transakcjach. No i latają takie ploty, że na przykład Kaddafi i Libia padła dlatego, że chciał odejść od tego dogmatu dolara. Tak, oczywiście, panie redaktorze. Wojna w Iraku nie była wojną o ropę. To była wojna o to, aby nie powstał precedens i żeby Saddam Hussein nie zaczął się rozliczać w euro. Wtedy to było jeszcze euro. Pewnie dzisiaj, gdyby dyktator na Bliskim Wschodzie chciał się w euro rozliczać, być może to nie skończyłoby się wojną. Wtedy euro to był młody projekt, ale już wywołał wojnę na Bliskim Wschodzie. A druga sprawa, Libia i Kaddafi. Tak, to Kaddafi przede wszystkim chciał stworzyć system złotego denara, czyli chciał oprzeć handel ropą naftową na Bliskim Wschodzie, a być może w Afryce, ponieważ Kaddafi miał ambicję, aby stworzyć w Afryce taki system, oparty na cenie w złocie za ropę naftową. No i trzeba było, wiemy to już z maili Hillary Clinton, które wyciekły, że to było głównym powodem, po pierwsze, zamordowania Kaddafiego, po drugie, zniszczenia zarówno państwa Libia, które było państwem jednak spokojnym, było państwem dobrobytu i tam nie działy się takie dantejskie sceny, jakie mają w tej chwili miejsce. A po drugie, zniszczono tak naprawdę cały system gospodarczy i polityczny na Bliskim Wschodzie. Wie pan, co powiedział Kaddafi chyba jeszcze w 2011 roku, czyli w roku swojej śmierci, że jeżeli Libia padnie, to miliony czarnych Afrykańczyków przyjadą do Europy. No i tak się stało, prawda? I się nie pomylił. Wracamy do Ukrainy, czy też na Ukrainę. Zacytuję panu pana Gowina, który rzekł tak oto, wicepremier polskiego rządu. My naprawdę ich, chodzi o wykształconych emigrantów, bardzo potrzebujemy do roli przyszłych przywódców biznesu, państwa, świata, kultury. Panie redaktorze, te słowa w ustach wicepremiera ocierają się o zdradę stanu. To jest po prostu przerażające, jakiej klasy polityków mamy w tej chwili u sterów rządu. Jak możliwe jest to, żeby człowiek, który jest w stanie wypowiedzieć takie słowa, jest w rządzie wicepremierem? Dlaczego pan Jarosław Kaczyński takich polityków tego pokroju, tak antypatriotycznych i antynarodowych, trzyma w swoim otoczeniu? Absolutnie się z tą wypowiedzią nie zgadzam. Ta polityka, to szaleństwo ukraińskie, które prowadzi rząd Prawa i Sprawiedliwości, doprowadzi w Polsce do tego, co mamy, co widzimy na Zachodzie. Ja, panie redaktorze, w czasach studiów odbywałem praktyki rolnicze w krajach zachodnich, więc już tam wtedy widziałem, jak to wygląda. Ja uważam właśnie, że jeżeli chodzi na przykład o sprowadzanie imigrantów na czas robót sezonowych w rolnictwie, czy praktyk rolniczych, czy tego typu, okej, to są kwestie, które można sobie dyskutować, które można sobie ustalać, można sobie ustalić kontyngent, tak, który jest sprawdzany i tak dalej, ale to, co się w tej chwili dzieje i ścieżka, którą podąża Prawo i Sprawiedliwość, to jest ścieżka do katastrofy. Mi się przypominają czasy gomułkowskie, kiedy Gomułka powiedział, że stoimy nad przepaścią, ale na szczęście wykonaliśmy ogromny krok naprzód. I dokładnie ta polityka jest taka sama. Panie redaktorze, masowe sprowadzanie pracowników z Ukrainy przede wszystkim spowoduje to, że polscy pracownicy nigdy nie będą zarabiać lepiej i jedyne, co może rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobić, to sztucznie podwyższać cenę minimalną, co zresztą zrujnuje polskich przedsiębiorców w średnim terminie. Ta polityka spowoduje to, że powstaną partie być może polityczne, które będą obsługiwać politycznie tą dużą rzeszę imigrantów, a wiemy z państw zachodnich i również mamy doświadczenie z II Rzeczpospolitej, że ta reprezentacja polityczna jest zawsze antypolska i antynarodowa, antypatriotyczna. Ona będzie dbała przede wszystkim o interesy tej mniejszości narodowej w opozycji do interesów osób, które przeważają, tak, w danym państwie, czyli w tym miejscu Polaków. Ta polityka spowoduje, że na polskich uniwersytetach nie będzie więcej pieniędzy na to, aby
być może tworzyć bardziej wyspecjalizowane i bardziej nowoczesne miejsca dla polskich studentów, ponieważ na to miejsce będzie się sprowadzać i fundować naukę studentom z Ukrainy. Po trzecie, panie redaktorze, sprowadzenie takiej ilości ukraińskich pracowników do Polski powoduje załamanie się systemu socjalnego w Polsce w dłuższej perspektywie, zarówno tego związanego z emeryturami, jak i na przykład 500+. To, że wszyscy pracownicy w Polsce, bez względu na to, czy ktoś jest Polakiem, czy Ukraińcem, czy skądkolwiek pochodzi, jest objęty programem 500+, spowoduje to, że te osoby sztucznie drenują nasz system. Przecież wiadomo, że oni pobierają w dużej mierze 500+ na dzieci, które się wychowują na przykład na Ukrainie. To jest praktyka, tak? Tak, oczywiście, panie redaktorze, to jest bardzo proste. Nikt tego nie weryfikuje. Jeszcze raz. Mhm. 500+ wypłacane w Polsce idzie dla dzieci wychowywanych na Ukrainie? Tak, panie redaktorze, tego nikt nie weryfikuje. Każdy legalnie zatrudniony Ukrainiec, który przedstawi zaświadczenie, że posiada dzieci, może przywieźć na wizytę w urzędzie jednorazową te dzieci do Polski i pokazać, że fizycznie istnieją, pokaże papiery i wskaże konto, na które ma co miesiąc spływać 500+. A później dzieci z żoną mogą sobie spokojnie wrócić na Ukrainę. Panie redaktorze, 500+ to jest więcej niż pensja przeciętna na Ukrainie. Także to jest bardzo duża pokusa dla tych pracowników. A jednocześnie to jest drenaż polskiego systemu. Znaczy... Panie Pawle, no jakby to powiedzieć... Nie wiem, jak to skomentować, ale... Tak, panie redaktorze, zanim mówiłem, ale jak wicepremier polskiego rządu może powiedzieć, że członkowie innego narodu mają stanowić elitę tego narodu? No, to, przepraszam, to my nie mamy już, nikt nie mieszka w Polsce, nie mamy potencjału, żeby coś osiągnąć. No, panie Pawle, jak pan to tłumaczy? Mi też się nie mieści to w głowie, panie redaktorze. Ja uważam... Dlatego między innymi działam politycznie, dlatego chce mi się działać społecznie, chce mi się to wszystko uświadamiać ludziom, dlatego że uważam, że u władzy są ludzie, którzy prowadzą politykę skrajnie antypolską i skrajnie antypatriotyczną. Patriotyzm i polskość Prawo i Sprawiedliwość ma tylko wypisane na swoich sztandarach, to nie jest wyryte w sercu. Oni tak ani nie czują, ani tak nie myślą. I to jest przykład Jarosława Gowina. Pan Jarosław Kaczyński jest politykiem bezwzględnym i gdyby te słowa Jarosława Gowina mu się nie podobały, to pan Jarosław Gowin szybko by stracił stanowisko w rządzie. Nie stracił go, dlatego pan Kaczyński firmuje. Dlatego to jest mój apel do wszystkich wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy bardzo często zarzucają Konfederacji, że Konfederacja odbiera głosy partii patriotycznej, propolskiej. Tak absolutnie nie jest. Partia Prawo i Sprawiedliwość nie jest partią patriotyczną, nie jest partią propolską. Jest partią, która w swoich szeregach ma nawet na najwyższych stanowiskach osoby, które nie myślą po polsku, nie czują po polsku i którzy są w stanie artykułować tak skandaliczne i tak naprawdę zdradzieckie wypowiedzi. Pan Gowin wypowiedział wiele ciekawych słów w swojej karierze, w tej kadencji. Inny cytat za stroną kresy.pl. Jeżeli chcemy, żeby oni tutaj pozostali, mowa o ukraińskich pracownikach, to na pewno musimy zrobić jakiś ruch, żeby te wynagrodzenia dla pracowników ukraińskich były wyższe. To znaczy, że rząd zamierza wpływać na to, by przybysze z innych krajów mieli wyższe pensje. Tak, panie redaktorze, ta polityka skrajnego podnoszenia minimalnego wynagrodzenia, które przecież już w tej chwili to chyba każde dziecko w Polsce wie, że to zrujnuje polskich przedsiębiorców, ta polityka jest skierowana przede wszystkim na imigrantów. Rzeczywiście tak bardzo duże podniesienie płacy minimalnej spowoduje, że to w dużej mierze również imigranci będą tego beneficjentami i prawdopodobnie Polska stanie się dzięki temu dużo bardziej atrakcyjnym państwem dla imigracji. I na przykład Ukraińcy zamiast jechać później do Niemiec i do innych państw, oni zostaną w Polsce, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość ich do tego bardzo mocno zachęci.
To jeszcze zostańmy przy panu Gowinie. Cytat za stroną wprawo.pl. Już panu mówię. Polska jest ojczyzną dwóch narodów. Jest ojczyzną narodu polskiego, jest ojczyzną narodu żydowskiego. Nikt nigdy tej prawdy z polskiej historii nie wymarzy. Tak, panie redaktorze, to jest następny skandal, którym nie wiadomo w sumie jak się odnieść. Polska nie jest ojczyzną i nigdy nie była ojczyzną Żydów. Żydzi tu byli zawsze tylko gośćmi i na takich warunkach mogą tutaj być. Polska jest ojczyzną Polaków, Polska jest ojczyzną narodu polskiego. Oczywiście Polakiem może stać się osoba, która pochodziła i jej przodkowie pochodzili z innego kraju, ale poczuwa się do polskiej kultury, poczuwa się do polskiej wartości i poczuwa się do interesów i obowiązków polskich. Ja tego nie przeczę. Było bardzo dużo Żydów, którzy się polonizowali, ale przede wszystkim polonizowanie się Żydów polegało na ich przechodzeniu na katolicyzm, co powodowało, że Żydzi, którzy przechodzili na katolicyzm, byli wyrzucani poza obręb tej społeczności żydowskiej. Więc to absolutnie również świadczyło o tym, że Żydzi wyznający judaizm nie czuli się Polakami. Poza tym, panie redaktorze, to świadczy też o tym, co robią teraz organizacje żydowskie na całym świecie, prawda? To, że organizacje amerykańskie, czy szerzej diaspory żydowskiej, Światowy Kongres Żydów chce od nas uroszczeń, tak, majątkowych, to świadczy o tym, że te osoby nie czują się związane z Polską, nie firmują to, że te osoby, które umierały tutaj w czasie II wojny światowej, nie były Polakami, tak? Ich roszczenia udowadniają, że te osoby były Żydami, nie byli Polakami. I tak się do tej sprawy należy odnieść. Pan Gowin, tak jak już mówiłem wcześniej, nie myśli po polsku, nie czuje po polsku. Jego wartości propolskie nie są wyryte w sercu, są tylko napisane zmywalnym tuszem tak naprawdę na kartce papieru. Trzeba z tym zrobić porządek, to jest jeszcze kolejny asumpt do tego, aby wyborcy prawicowi zastanowili się, czy warto głosować na taką partię, która takich polityków ma w swoich szeregach, a tak jak powtarzam, pan Kaczyński jest politykiem bardzo bezwzględnym i gdyby nie chciał firmować wypowiedzi pana Gowina, to by pan Gowin na drugi dzień po wypowiedzeniu tych słów stracił swoje stanowisko. Nie stracił, dlatego to jest, można domniemywać, że to jest oficjalne stanowisko partii Prawo i Sprawiedliwość. Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy, no bo jeżeli ktoś mówi, że, jeszcze raz zacytuję, żeby było absolutnie dosłownie, za stroną wprawo.pl, skoro Polska jest ojczyzną narodu żydowskiego, no to być może naród żydowski nadal tu, prawda, może mieszkać, mieć jakieś prawa polityczne, etc. No bo skoro ten kraj jest ojczyzną tego narodu, co pan o tym powie? Ja tu chciałbym jeszcze raz powtórzyć, panie redaktorze, że Polska jest ojczyzną tylko i wyłącznie Polaków. Ale mi chodzi o implikacje tej wypowiedzi. Jasne. Tak, być może rzeczywiście również świadczy o tym, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości jak szalone zostają wydawane paszporty polskie w Izraelu. Tak naprawdę Polak, który został na przykład, którego przodkowie zostali wywiezieni do Kazachstanu czy do innego państwa, musi się wiele lat starać o paszport polski. Żydzi w Izraelu, którzy bardzo często, panie redaktorze, po 68 roku do Izraela wyjechało bardzo dużo zbrodniarzy komunistycznych, narodowości żydowskiej, prawda? I teraz czy ci zbrodniarze, czy ich dzieci, czy wnukowie mają prawo do polskich paszportów, które są wydawane tak naprawdę bez żadnej weryfikacji, ponieważ to jest masówka absolutna. I rzeczywiście pan Gowin nie tylko jest Ukrainofilem, jest również bardzo prożydowskim politykiem i być może te wartości są dla niego bardziej ważne niż Polska i Polacy. I być może rzeczywiście ta jego wypowiedź świadczy o tym, że jest w planie duża migracja na przykład do Polski, społeczności z Izraela. Być może to wydawanie szalone polskich paszportów również o tym świadczy. Tutaj nie mamy żadnych pewnie dowodów na to, ale to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Ostatnie pytanie, panie Pawle. Co z emeryturami dla Ukraińców? Panie redaktorze, to jest być może problem, który mogłaby rozwiązać Konfederacja w przyszłym Sejmie.
emerytury, tak jak być może, a być może nie, a być może dużo osób o tym nie wie, Polska jakiś czas temu podpisała z Ukrainą porozumienie. To porozumienie zostało podpisane jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej, a ratyfikowane zostało za rządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli całość klasy politycznej odpowiada za to. Na bazie tego porozumienia okresy składkowe osób, które najpierw pracują na Ukrainie, a później pracują w Polsce, łączą się. Jak wiemy, po 25 latach pracy w Polsce każda osoba zarejestrowana w ZUS-ie ma prawo do minimalnej polskiej emerytury, która już w tej chwili chyba wynosi 1100 zł od marca tego roku. Średnia emerytura na Ukrainie wynosi 270 zł. Resztę musi dopłacić państwo polskie. Także w teorii człowiek, który pracował na Ukrainie 24 lata, przyjeżdża na rok do pracy w Polsce, otrzyma do końca życia świadczenie z Polski. To spowoduje, panie redaktorze, że... Całość tego świadczenia? Nie, tą różnicę. No dobrze, ale to okej, bo była taka jakaś reklama Leo Y, no więc ja pytam, dlaczego? Co Polska na tym zyskuje? Przecież Polacy nie jeżdżą masowo na Ukrainę do pracy, więc i nie ma sensu zawieranie takich umów, skoro per saldo Polska na tym traci, a nie Ukraina, więc po co to? Tak, panie redaktorze, to jest po prostu szaleństwo. Tego się nie da racjonalnie wytłumaczyć. Ja absolutnie nie wiem, co przyświeca zarówno jednej partii politycznej, jak i drugiej. Dlaczego podpisała, dlaczego ratyfikowała taką bardzo szkodliwą umowę. Panie redaktorze, za rok pracy w Polsce Ukrainiec dostanie przeciętnie powiedzmy 800 zł do końca swojego życia. Z naszego budżetu? Z naszego, tak, z ZUS-u. Razy te kilka milionów Ukraińców, którzy w tej chwili są w Polsce. Panie redaktorze, to będzie katastrofa. Dlatego Konfederacja opowiada się za tym, żeby zmienić system emerytalny w Polsce. Dlatego Konfederacja zarówno Ruch Narodowy, jak i Partia Korwin od wielu lat powtarza, że ZUS zbankrutuje być może lada chwila. Między innymi dlatego, bo to jest po prostu szaleństwo. Ale to, panie Pawle, ja jeszcze rozumiem, gdyby Polacy masowo jeździli na Ukrainę, no to by się opłacało, ale jest w drugą stronę. Panie redaktorze, ja powiem jeszcze więcej. Ta umowa podpisana została nie tylko z Ukrainą, ale na przykład również z Mołdawią. Imigracja z Mołdawii również jest bardzo liczna w Polsce. Dokładnie ta sama umowa dotyczy Mołdawii. Dokładnie ta sama umowa dotyczy kilku innych państw. Dotyczy Mongolii, dotyczy Izraela, ale tam oczywiście działa w drugą stronę, ponieważ to my płacimy tam często zbrodniarzom komunistycznym polskie emerytury. I tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu szaleństwo. Tego się nie da wytłumaczyć. Ale to jest jeden z tych punktów, które Konfederacja może podnieść w przyszłym Sejmie i może go rozwiązać, ponieważ tutaj nie ma... To jest kwestia bilateralnych umów. Tak. Tak, to się nazywa dwustronna umowa o zabezpieczeniu społecznym, z tego co wiem. I to jest kwestia umowy między po prostu konkretnymi państwami, a nie między Unią Europejską a tym państwem. I rzeczywiście, i to jest bardzo łatwo wypowiedzieć, bo tak naprawdę to jest chyba kwestia zwyczajnej większości w Sejmie, ale w tej chwili nie ma tej zwyczajnej większości. Zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i cała banda czworga jest bardzo proukraińska i jej szaleństwo w tym zakresie nie zna absolutnie granic. Państwo widzą, do czego prowadzi polityka tej klasy politycznej, do czego prowadzą rozwiązania gospodarcze tego systemu. To się za chwilkę zawali i tak naprawdę tylko Konfederacja być może jakoś, jeżeli będzie licznie reprezentowana w przyszłym Sejmie, może wpłynąć, że być może przyszły Sejm jakoś tą kwestią się zajmie, chociaż będzie z tym na pewno bardzo ciężko. Panie Pawle, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo się cieszę, że to nie było tylko... Rozmowa nie polegała tylko i wyłącznie na mówieniu głosujcie na mnie, na nas, a nie na nich, tylko podał pan niezwykle dużo, niezwykle szokujących informacji. Także zwracam się też do państwa. Poinformujcie o tym swoich znajomych, swoją rodzinę, po prostu pokażcie ten film i udostępniajcie go, bo warto, naprawdę warto się tych rzeczy dowiedzieć. Panie Pawle, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Numer 16, miejsce numer 1. Czy jest to jest szansa, że się pan pojawi w Sejmie? To zależy oczywiście od wyniku wyborczego, ale jest szansa. To nie jest najgorszy okręg. I to nie jest tak, że musiałby nastąpić jakiś niesamowity cud na górną, żeby pan zajął miejsce.
Jak będę dobrze też pracował w kampanii wyborczej, jak wyborcy pomogą, to jest szansa. Dobrze, to trzymamy pana za słowo, że jeżeli pan się dostanie, to poruszy pan te sprawy jako parlamentarzysta. Dziękuję bardzo za oglądanie tego programu. Kłaniam się, polecam wszystkie jutrzejsze nagrania. Bardzo szanowni państwo, proszę, wspierajcie finansowo naszą pracę. Możecie się dowiedzieć o tego typu umowach, dlatego że jesteśmy, a jesteśmy dlatego, że nas wspieracie. Do zobaczenia. Przypominam o tego typu rzeczach. Kłaniam się.